Hej kochani, dzisiaj pora na ulubieńców listopada i października. Niestety z pewnych względów nie mogłam nagrywać ulubieńców października, tak jak wiecie, początek listopada nie był zbyt aktywny tutaj u mnie na kanale. Ale dzisiaj już jestem, nadrabiam, ulubieńcy są. I może podzielę Wam pielęgnację osobno z kolorówką, ponieważ jest tego tak dużo, że wiecie, no nie chciałabym Was tutaj zawalać nie wiadomo jak długimi filmikami. Wiem, że pewnie się przygotowujecie do jakichś zaliczeń i tak dalej, bo końcówka roku. Więc nie przedłużając, zaczynam. Może zacznę od twarzy. Przede wszystkim moim ulubieńcem Bandy płyn micelarny. Zobaczcie, ile go już zużyłam. Jest fantastyczny. Mówię, jest według mnie lepszy od Bioderma. Teraz już to mogę powiedzieć, lepszy od Bioderma. Pięknie pielęgnuje okolice oka, zmywa bezproblemowo wszystko. Jest cudowny, uwielbiam go. Pachnie pięknie, tak delikatnie. W ogóle nie podrażnia moich wrażliwych oczu. No, cud, miód i orzeszki. Na pewno będę chciała kupić go ponownie, jeżeli dostanę go w Hebe albo na stronie internetowej, to na 100% sobie kupię, bo jest fantastyczny. Może idąc jeszcze dalej Bandy, to mam tutaj ten krem. Lekki krem o właściwościach matujących i nawilżających, który zapobiega powstawaniu zaskórników i wykwitów. I to jest Delicate Care i to jest kojący krem dla skóry tłustej. Bardzo fajny, przede wszystkim ja go używam w tej chwili pod makijażem, pod podkładem, jest fantastyczny. Nic złego się nie dzieje z moją skórą, nie zapycha ani nic, ale pięknie nawilża, dzięki temu moja skóra się po prostu nie świeci. Więc tutaj Wam bardzo serdecznie go polecam, nie wiem czy widzicie zużycie z uszu, widzicie? Słyszałam go już tyle. Jest naprawdę fantastyczny, uwielbiam go. I tak jak on pachnie, jakimiś takimi cukierkami. No, jest naprawdę super. Bardzo Wam polecam i bardzo szybko się wchłania. Także nakładacie i od razu już go praktycznie nie ma. Nawilża, dzięki temu, że skóra jest nawilżona, to dłużej trzyma mat. Jesteśmy przy twarzy, to polecimy kremami. To jest ten krem z Organic Unica i to jest Spring. Krem, który ma... co to jest? On jest anti-aging i rebalance, czyli ma przewracać równowagę naszej skóry i być przeciwstarzeniowy. Pachnie, tak jak Wam mówiłam, takim olejem tamanu, więc może nie za specjalnie, ale jest super. Zużycie tego kremu, gdzie zużyłam go już tyle, naprawdę świadczy, że jest bardzo dobry. Ja go używam na noc, ponieważ on jest troszeczkę tłusty. Na dzień bym go raczej nie nałożyła, bo właśnie zostawia taką tłustą warstwę, bo jest na bazie olejów naturalnych. Więc tutaj raczej nie, nakładam na wieczór krem z kwasami, na niego ten krem z kwasami nakładam ten i jest fantastycznie. Nie mam w ogóle problemów z cerą, a przy tym cera jest nawilżona, zadbana. Może troszeczkę walczymy z przyszłymi zmarszczkami. Aha, jeszcze nawilżanie skóry, to Wam pokażę Bioactive Hyaluronic Acid i to jest, czyli kwas hialuronowy z Alisa Beauty. To jest 15 ml takiego serum z pipetką, właśnie z firmy Alisa Beauty. Podam Wam stronkę na dole, jest w pipetce, takiej malutkiej, fajnej, zaokrąglonej. Ma raczej formę wody niż żelu, bo zazwyczaj te kwasy hialuronowe są takie żelowe, takie ciągnące się, troszeczkę lepkie. Natomiast to jest w formie typowo wody, mam nadzieję, że widzicie jak to po prostu sobie tutaj lata. I to jest fantastyczne, bo wiele osób pisze mi, że nie lubi kwasu hialuronowego z tego względu, że zostawią takie lepkie, klejące uczucie na twarzy. Tutaj one są jakieś nano cząsteczki, w ogóle super mega zmikronizowane cząsteczki tego kwasu hialuronowego. I on ma właśnie postać wody, więc nakładacie go i tak jakbyście, nie wiem, nałożyły na skórę wodę. Więc totalnie, totalnie nie zostaje Wam nic klejącego na tej twarzy, a działa super. Widzę naprawdę to nawilżenie. Szkoda, że tu mam tylko 15 ml, jak go dostałam na spotkaniu blogerek. Ale jest naprawdę... A mi jakiś po prostu... Jest naprawdę bardzo dobry. Także jeżeli nie lubicie takich klejących kwasów hialuronowych, to spójrzcie na ten, oczywiście link do strony zostawię Wam na dole. I teraz oczyszczanie, jeszcze dwa produkty, powróciłam do czarnego mydła. To mam akurat z Skarby Świata. No, czarne mydło, wiecie jak czarne mydło. Ło, tu mi trochę leci. Coś takiego, śmierdzi paskudnie, oczyszcza fantastycznie. I wiecie co zaczęłam robić? Zaczęłam używać go też do oczyszczania i jest jak mnie ten po prostu spędzi. Zaczęłam go używać do oczyszczenia pędzli z podkładu i działa jak nic innego. Słuchajcie, jeżeli macie problem z oczyszczeniem pędzla po podkładzie, to polecam Wam to, bo to zmyje bezproblemowo Wam każdy po prostu podkład, nawet najbardziej trwały podkład Wam to zmyje z pędzli, więc naprawdę super. No i oczywiście pięknie oczyszcza skórę. Ja staram się go robić tak, że myję tą buzię raz, dwa razy w tygodniu tym mydłem, bo nie częściej, bo za bardzo wysuszę. Ale myję i zostawiam tak na 2-3 minutki, aby jeszcze wniknęło głębiej w pory, żeby, bo on też troszeczkę działa jak, to mydło działa troszeczkę jak peeling enzymatyczny. Więc zostawiam sobie na troszeczkę dłużej i... No i później zmywam normalnie, z ściereczką myślną albo normalnie wodą. Jest fantastyczne, powróciłam do niego. No muszę go też zużyć, ale zakochałam się na nowo.
I jeszcze jedną rzecz, którą stosuję sobie, mam taki dzień, gdzie robię sobie relaks, bardziej coś takiego, ponieważ jest to, niby może być do codziennego używania, ale daje mi to tyle przyjemności, tyle frajdy, takiego ach, błogiego, że jest to mój taki produkt specjalny i to jest Yasumi puder do oczyszczania twarzy, który pachnie przepięknie cytrynką. Jest to taki żółty proszek. Może Wam pokażę kiedyś jego test. Przepięknie pachnie, ale co jest w nim takiego fajnego, to to, że nakładacie go sobie na dłoń, mokre dłonie, mokra twarz, nasypuję go sobie, mieszam i z niego powstaje ten włos, zaraz mnie do szału doprowadzi. I powstaje z niego taka pianka, ale to jest tak delikatna pianka, że nakładając ją na buzię, po prostu czujecie, jakbyście... Nawet nie jestem w stanie Wam porównać, jakbyście czym myły buzię. To jest tak delikatne, tak niesamowicie przyjemne. Naprawdę, kurczę, nie wiem ile to kosztuje, ale to chyba było drogie, bo ja to mam z Shiny Boxa. Ale naprawdę warto. Słuchajcie, dziewczyny, warto dla samego takiego uczucia, żeby sobie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie takie spa zrobić. No jest, to jest fantastyczne. Nie wiem, czy oczyszcza super. No, stosuję później tonik, nic na płatku nie widzę, więc myślę, że oczyszcza dobrze. Ale dla samej przyjemności używania po prostu zakochałam się. Zapach, odczucia, nie da się opisać odczuć po tym Yasumi. Naprawdę jest super. I to wszystko, jeśli chodzi o twarz. Teraz może włosy, bo troszeczkę fioła na punkcie włosów też dostałam. I na tym samym spotkaniu blogerek dostałam szampon z firmy Alright. I tu mam akurat Camellia. I to jest Oil Control Shampoo, czyli szampon do włosów przetłuszczających się. Ja niby nie mam włosów przetłuszczających się, ale wiecie, teraz ta pora roku, grzejniki, nie grzejniki, czapki, te włosy się przetłuszczają. Ogólnie tak jak widzicie, moje włosy trochę bardziej się błyszczą, bo trochę zmieniłam ich pielęgnację. Myślę, że filmik o pielęgnacji moich włosów Wam nagram, bo naprawdę widzę różnicę w tych moich włosach. Są o wiele, wiele ładniejsze. Tutaj już część produktów jest w ulubieńce. No i dostałam ten szampon. Tu mam akurat aż 400 ml, tak mi się wydaje, tego szamponu. I może troszeczkę Wam opowiem o tym szamponie, bo to jest inny szampon niż takie tradycyjne pod względem eko. Więc jeżeli macie troszeczkę odpały na punkcie eko, takie, że bardzo dbacie o środowisko, przepraszam, że nazwałam to odpały, ale to było takie w cudzysłowie, oczywiście mi chodzi, nic złego nie chciałam powiedzieć. Jeżeli dbacie bardzo o środowisko, bardzo Wam na tym zależy, to polecam Wam zapoznanie się z tą marką. To nie są tanie rzeczy. I to nie są tylko rzeczy do pielęgnacji włosów, bo do pielęgnacji twarzy i ciała też. Natomiast tutaj wszystko jest bardzo, bardzo eko. Korek mamy bambusowy, czyli drewniany, rozkładający się. Nie ma zakrętki, jest wciskany. Cała butelka jest zrobiona z materiału, który rozkłada się do roku. W tych chyba, w kremach do twarzy jest do pół roku. Który rozkłada się w ziemi do roku. Czyli możecie, no i zaraz Wam coś jeszcze powiem, albo dobra, już Wam mówię, w tej dużej butelce nie, ale właśnie w butelce 250 ml tego szamponu, znaczy tego, wszystkich szamponów, na dole, tutaj w denku, jest wsadzone nasionko, akurat w szamponach jest nasionko akacji, w kremach są jakieś takie mniejsze roślinki, które Wam wyrosną do niczyty. I możecie to włożyć w ziemię i tam jest coś takiego, co przebija. Gdy ta butelka się rozłoży, to wyrośnie Wam po prostu roślinka z tego. To jest taka idea, że co bierzemy z natury, to naturze oddajemy. I oni właśnie w ten sposób dbają o to, jeżeli włożycie sobie krem do twarzy, to pudełko po kremie do twarzy, do doniczki, to Wam później na wiosnę, czy tam po pół roku wyrośnie z tego roślinka, która będzie kwitła, rosła, czy tam bluszcz, czy jakieś tam inne kwiatki. Więc naprawdę super. Co jeszcze? Nadruki są zrobione z wosku sojowego, czyli nie jest z wosku, z tuszu sojowego. Więc nie będą też jakieś takie niezbyt dla środowiska. I cała produkcja jest z wykorzystaniem energii wiatraków i solarów, czyli energii słonecznej i tej pochodzącej z wiatru. Nie wiem, czy coś jeszcze tu Wam powinnam powiedzieć. No, druk sojowy Wam powiedziałam. To chyba Wam wszystko powiedziałam. No, ale może teraz co do działania. Ten szampon naprawdę działa. Jest totalnie przeźroczysty, totalnie eko, totalnie bez chemii. I totalnie działa. Naprawdę myłam włosy codziennie, bądź co drugi dzień. W tej chwili mogę mieć co 3-4 dni włosy, więc naprawdę jest super, działa. Jedyne co trochę plącze włosy, no ale jest to szampon bardzo ekologiczny, więc tutaj trzeba sobie wziąć na to poprawkę, że on nie ma żadnych ulepszaczy. Pachnie bardzo ładnie, świeżo, trochę ogórkiem jak dla mnie. Tak troszeczkę ogórkowo, bardzo ładnie. No ale troszeczkę plącze włosy, ale ja sobie z tym radzę, ale naprawdę, naprawdę przeciwdziała temu przetłuszczaniu się włosów. Może też dlatego, że nie ma żadnej tej chemii, nie ma silikonów, nie ma żadnych, wiecie, barwników, ulepszaczy, nie jest perłowy, jest totalnie przeźroczysty jak woda, więc może dlatego po prostu też te włosy nie są obciążone, ale naprawdę działa.
Dobra, teraz lecimy dalej do włosów. Z Yves Rocher maska, odżywka do włosów, bo wiele z Was, jak w którymś filmiku powiedziałam, że jest to do rzęs, bo mi się po prostu przejęzyczyło, to od razu na mnie naskoczyłyście, że jak to, wprowadzam Was w błąd. Powiedzcie mi, która z Was nałożyłaby to na rzęsy? 150 ml. Na opakowaniu jest napisane, a zrobiłyście z tego takie halo, że po prostu... I każda, która z Was zrobiła to halo, to dobrze wiedziała, że to nie jest do rzęs, bo potrafiła mi zwrócić uwagę, że przecież to jest do włosów. No więc o co chodzi, skoro każdy wiedział, że to jest do włosów, no ale cóż, YouTube jest jaki jest. Halo trzeba było zrobić, zjechać trzeba było, ze zwykłe przejęzyczenia, przecież nikomu się nie zdarzają przejęzyczenia. No ale odżywka do włosów jest fantastyczna, super nawilża, odżywia te włosy. I właśnie to jest jeden z moich ulubieńców, który mam takie błyszczące i ładne włosy, końcówki w ogóle nie są porozdwajane. Fantastyczna, pięknie pachnie i ja ją zostawiam tak jak maskę. Ona jest bardzo gęsta i ja ją właśnie tak trzymam te... No 20-40 minut to jest takie minimum, zazwyczaj czasami nawet godzinę, półtorej. No i widzę, naprawdę widzę super wpływ tej odżywki na moje włosy. Nie stosuję jej tak na minutę, dwie, bo mi z jej szkoda. Tylko stosuję na dłużej. Ona jest olejkiem żożoba odbudowująca. Więc naprawdę jest bardzo fajna. I do włosów, co też bardzo polubiłam. Odkryłam to na targach, ale widziałam, specjalnie sprawdziłam dla Was i jest to dostępne w Naturze. Akurat jest w promocji. I to jest Oil Therapy z Loton. I akurat tutaj mam olej kokosowy do włosów, ale skład, już Wam czytam skład, to jest olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, no i tam perfum witamina E jako konserwant, więc naprawdę skład jest fantastyczny. Pachnie to przepięknie, może nie tyle kokosem, olejem kokosowym, ale no po prostu pachnie bardzo, bardzo przyjemnie. I działa na włosy fantastycznie. Ma bardzo fajną pompkę tutaj, taką, gdzie ładnie to wszystko się wyciska. Naprawdę nie trzeba dużo, aby te całe włosy pokryć. Włosy pięknie potem pachną i są przede wszystkim pięknie odżywione. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie robię sobie taką kurację, że trzymam tam, no nie wiem ile, 15, od 15 do 2 godzin tak mniej więcej trzymam tą, ten olej na włosach. Zależy jak mi się chce, ile mam czasu, ile mogę czasu na to poświęcić. I naprawdę włosy są fantastyczne, mięciutkie, takie no po prostu, ach, och, jech. Naprawdę jest fantastyczny, bardzo, bardzo Wam polecam ten olej. I jest tani, bo naprawdę nie kosztuje dużo, a jest dużo lepszy według mnie od tych wszystkich azjatyckich i tak dalej. Naprawdę super, Loton. Dostaniecie go, jeszcze jest arganowy i chyba makadamia jest w... Naturze. I co jeszcze jest lepsze niż te oleje świata, które wyszły z Joanny, według mnie ten jest o wiele lepszy. I co tu jeszcze mamy? Teraz usta, może Wam pokażę. Balmy to malinowe, już naprawdę go dużo zużyłam. Moje opakowanie Balmy też mi się zepsuło i też mi się niestety rozwala w torebce, więc teraz już je trzymam w domu i tylko używam w domu. Pięknie, a pachnie pięknie, nawilża, jest super, bardzo Wam polecam. I Balmy teraz jest dostępne w Superfarm, w tej chwili 14,99 promocja, normalnie 19. I ciało, mój ulubieniec, po prostu mój mężczyzna będąc na delegacji, mając dostęp do The Body Shopu, kupił mi kilka rzeczy z The Body Shopu. No i między innymi to masełko wtedy była za darmo, szło się do sklepu, kupowało się coś tam, podawało się hasło masło i małe masło, to jest 50 ml, o smaku tego kandyzowanego, smaku, zapachu tego kandyzowanego jabłka dostawało się za darmo. I zapach jest bajeczny, jeżeli macie The Body Shop, to idźcie i pomachajcie sobie to masło bez... Super i jak każde masło z The Body Shopu fantastycznie nawilża i jest moim ulubieńcem, ale używam go tylko tak, wiecie, od święta, bo jest mi go szkoda, bo to jest tylko 50 ml, ale komuś już na święta sprezentowałam właśnie to masło. I jeszcze dwie rzeczy, ostatnie już Wam obiecuję. Liren do stóp, 30% zawartość mocznika, to jest 2 w 1, maska i to jest stop rogowa ceniu. Super krem, super nawilża, bardzo dobrze regeneruje tą skórę, nie mam w ogóle problemu ze stopami. Co prawda jest to parafina, ale parafina dla stóp jak dla mnie może być, ok, jest dużo mocznika. Na zimę taki krem jak najbardziej, bardzo dobrze tak regeneruje, jednak wiecie, nosimy te grube skarpety, rejstopy, grube buty, no i te stopy naprawdę zostają według mnie, przynajmniej ja zauważam, że zimą bardziej w kość niż latem u mnie. I ten krem się super sprawdza, nie jest drogi, ale o nim już dużo osób mówiło. I mój wielki ulubieniec to jest Eveline Slim Extreme 4D Argan Oil. Termoaktywne serum wyszczuplające, antycelulitowe. I nie użyłam go ze względu na jakieś super ekstra wyszczuplające właściwości, bo myślę, że samo no niestety chyba nie da rady. Ale dlaczego go użyłam? Dlatego, że rozgrzewa. Jeżeli nie lubicie tego efektu, to omijajcie to szerokim łukiem, bo ono pali. To po prostu pali. I teraz, gdy jest tak zimno, już wiecie, przyszła ta jesień, jest tak okropnie, to ja lubię po kąpieli, gdzie taka jestem zmarznięta, jeszcze peeling zrobić.
No już to jest ogień, słuchajcie. Jeżeli lubicie bardzo, bardzo palące, rozgrzewające żele antycelulitowe, to Wam polecam. Jeżeli nie, to miejcie łukiem ładnie ujędrnia czy wyszczupla, no to nie sądzę. Ma drobinki brokatu, co mnie trochę wkurza, więc myślę, że zimą będzie lepiej, bo latem bym raczej w takich drobinkach brokatu na dzień nie wyszła. No ale teraz jest jak najbardziej ok, bardzo lubię, ładnie ujętnie, to Wam powiem. No i nawilża tą skórę, ale przede wszystkim lubię go za efekt rozgrzewający. No i dobrze, to są cali moi ulubieńcy pielęgnacyjni, dlatego Wam właśnie to rozdzieliłam, aby po prostu ten filmik nie był za długi. Mam nadzieję, że daliście radę, obejrzeliście i zapraszam Was na kolejną część, w której będą ulubieńcy. Tu była pielęgnacja, tam będzie kolorówka. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy mieliście coś z tych produktów, co mi polecacie, co jest Waszymi ulubieńcami. Zapraszam do subskrypcji na Facebook i do następnych filmików. Pa, pa!